Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza opracowało autorską metodę skutecznego i bezpiecznego odchudzania, którą nazwaliśmy antropologiczną metodą odchudzania. W tym cyklu audycji odpowiemy na pytania, dlaczego tyjemy i jakie popełniamy błędy w trakcie odchudzania, jak powinna wyglądać prawidłowa dieta oraz jaki program ćwiczeń gwarantuje sukces w odchudzaniu. Dlaczego tyjemy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy cofnąć się do prehistorii. Człowiek w czasach prehistorycznych, czyli człowiek pierwotny, miał zupełnie inną sytuację żywieniową niż my. On nie miał takiej sytuacji, że żywność jest w supermarkecie czy w sklepie na każdym rogu. On miał sytuację taką, że albo raz pokarm był, udało się upolować mamuta, a raz pokarmu nie było. I jeżeli znalazł ten pokarm lub go upolował, to wtedy musiał zgromadzić zapasy. Nie miał lodówki, nie potrafił konserwować żywności, więc jedynym zapasem, jaki mógł zrobić, to najeść się nadmiernie, czyli nabrać do własnej spiżarni, którą miał na brzuchu i na biodrach, i wtedy jak tej żywności, jak tej energii tam nabrał w postaci tkanki tłuszczowej, to mógł ją w okresie niedoboru czy tej głodu spalać. Dla ludzi zachodu, u których głównie występuje otyłość, pokarm jest powszechnie dostępny. Jednak nasz organizm tego nie wie. Funkcjonuje na podstawie wzorców żywieniowych wypracowanych przed tysiącami lat, kiedy niedożywienie było czymś normalnym. Dlatego gdy dostarczamy mu za dużo, zwłaszcza łatwych do przerobienia w tkankę tłuszczową cukrów prostych, zrobi z nich zapasy, bo jest zapobiegliwy i troszczy się o własną przyszłość. Dlatego też niezmiernie ważnym zaleceniem w walce z otyłością jest wystrzeganie się słodyczy. Najczęstszym błędem przy odchudzaniu jest to, że ludzie idą na tak zwane głodówki. Konsekwencją głodówki jest to, że uzyskujemy coś, co nazywa się efektem jojo, czyli organizm odrabia straty po przeprowadzonej głodówce. Wygląda to w ten sposób, że jak pacjenci wchodzą na dietę niskokaloryczną, na przykład głodówkę, początkowo spada duża masa ciała. W pierwszym tygodniu może to być nawet 3 kilo, w drugim to już jest 2, potem coraz mniej, organizm przyzwyczaja się do tego, że ma małą dostawę energii, więc trzeba przejść w tryb oszczędny. I wtedy to mamy sytuację taką, że po miesiącu już przestaje redukować masę ciała, ale po następnym miesiącu ta masa ciała często jest większa niż poprzednio i jeszcze to dodatkowo nie jest to masa mięśniowa, tylko masa tłuszczowa. To jest ten słynny efekt jojo. Im bardziej restrykcyjną stosujemy dietę, tym większy powstaje efekt jojo, ponieważ organizm odrabia straty z nawiązką. Jaką zatem metodę obrać, aby stracić na wadze trwale i bezpiecznie? Przede wszystkim zwiększyć aktywność fizyczną, zmienić dietę na bardziej zbilansowaną, czyli 5 posiłków dziennie w równych odstępach czasu, mniej więcej co 3 godziny. Ponadto ważne jest, by ustabilizować emocje. No i wprowadzić do codziennej diety suplementy ziołowe, które w naturalny sposób wspomagają odchudzanie. Podsumowując, wiemy, dlaczego tyjemy, wiemy, jakie popełniamy błędy w czasie odchudzania, wiemy, jakie elementy powinna zawierać skuteczna i bezpieczna metoda odchudzania. Ale czy wiemy, jak zlikwidować na stałe i bezpiecznie coś, co nasz zapobiegliwy organizm zgromadził? O tym porozmawiamy w kolejnych odcinkach.